Witajcie, trochę wiatr, ale dzisiaj drugi dzień wycieczki po Sztokholmie. Dzisiaj idziemy na Starówkę, zobaczymy. Wczoraj było tylko i wyłącznie tam jakieś takie zaznaczenie tej Starówki z daleka, a dzisiaj ją sobie zobaczymy w pełnej krasie. Idziemy. No, przeszliśmy tą ulicę z tamtej strony od pociągu, ze stacji, z której wysiedliśmy. Jesteśmy teraz tutaj. Mosty, jakiś tam widzę jazd, coś tam woda płynie, to może później podejdziemy do tego, żeby zobaczyć bliżej. Z tamtej strony wczoraj byliśmy, tam były właśnie ten port z tymi tramwajami wodnymi, w te dalsze trasy, to ten ostatni filmik ze Sztokholmu, a tu w tej chwili jesteśmy przed wejściem do parlamentu. Piękny budynek, fajnie też kolejny mostek, tu z tej strony następny most. Tam widzimy jakieś dwie ciekawe takie jakieś baszty, nie wiem, coś na kształt takiej baszty, trudno mi powiedzieć, co to jest w tej chwili. I ten, tutaj jakaś taka rzeźba jakiegoś lisa, wilka, nie wiem, co taką miało przedstawiać. No ale jest takie coś, u nas są we Wrocławiu krasnale czy coś takiego, tutaj mają takie zwierzę z butem, bida jakaś, nie wiadomo co. Tu pewnie jest jakaś, zaraz się dowiemy, co to jest. Bezdomny lis. Bezdomny lis, no już mamy... Laurę Forda. Tak, mamy pomnik bezdomnego lisa, cokolwiek on oznacza. Laura Forda urodzona 1935. O! Juste, albo... I tutaj... O, jeszcze jakieś sieci są rozłożone, czy boja, nie wiem, co to ma być. We wodzie. Są boje, bo są te skały, żeby statki nie przepływały, tutaj się przepływa tylko kajakiem. Aha, no to już wszystko się wyjaśniło, o co tu chodzi. I mamy piękne. A tam właśnie ten jazd, teraz już go trochę lepiej widać, mam nadzieję. Woda pruje nieźle. I sobie wejdziemy teraz tutaj w tą wielką bramę. Nad bramą herb trzech koron, symbol Szwecji. Jak u nas hala targowa, prawie, ale jest taki prosty. W środku jest ładnie. W środku jest ładnie za to, no. Tutaj mamy też jakiś budynek rządowy, tam z tamtej strony widzieliśmy u wejścia jakichś strażników, ale nie opisane w ogóle, co to jest. Roxbot, nie wiem, jak to jest po polsku. No, w każdym razie coś tutaj mają. Idziemy dalej sobie zobaczyć po kolei, co tu w środku, jak to wygląda. Brama imponująca rzeczywiście. Tutaj nie ma wiatru, więc troszeczkę lepiej słychać. Tu następny strażnik do czegoś tam. To jest parlament. No i już jesteśmy na terenie parlamentu szwedzkiego. Tam to też jest chyba budynek parlamentu, tylko jakiś. Tak to wygląda tutaj z tej strony. Nie wiem, może słońce nie będzie przeszkadzało. Ogólnie cisza, spokój. Strażnicy co 5 metrów, także to zrozumiała rzecz, pilnują. O, po szwedzku parlament to jest Riksdag, widzicie? Po niemiecku jest Reichstag, po szwedzku Riksdag, taki język germański, ta sama grupa. Idziemy dalej. Co to jest za plac? Tu? Tutaj mamy takie dosyć ładne wejście. Też pełno z jakichś tam... Aha. I co tu mamy na dole? Też jakąś rzeczkę? Idziemy zobaczyć. O, ale też konkretny prąd. O kurczę, daje równo. Zobaczcie. To jest morze. Ale mocno daje. To jest specjalnie tak zrobione, bo tu ludzie kajakami pływają. No. Ciekawe, jakie ryby tutaj są. Duże. Fajnie to wszystko wygląda. Idziemy dalej. Tu mamy Zamek Królewski.
O, z tej strony tak bokiem, a tu wchodzimy sobie na Starówkę. Coś wam to przypomina? Podobne, prawda? Ten sam styl mniej więcej, ta sama, tak myślę, że podobne lata budowy. Bardzo, bardzo podobne. Oczywiście cała masa sklepów z pamiątkami różnymi. Możecie sobie kupić co tam chcecie. Pocztówki. Zobaczmy tutaj po ile są. Tu mamy po 10, po 15. Jakieś magnesy po dychu. Szwecja. Łosie oczywiście wszechobecne. A tu proszę bardzo. Sklep z sokiem z pomarańczy. Fajna sprawa. O kurczę, bladę. I sobie siedzą ludzie. Kaweczka, ciasteczko. I tak to można żyć. A tu taka fajna uliczka jedna. Taka sobie, o. Idziemy dalej zobaczyć. Pamiątki. Pamiątek się nie kupuje. No właśnie. Wrócenie są w kosmos, bo to jest też połowa turystyczne miejsce. Oczywiście, tak samo jak u nas we Wrocławiu. Można kupować sobie wszystko, byle nie w rynku. Bardzo fajne, takie urokliwe miejsce, żeby sobie usiąść, oczywiście napić się kawy. O, a tu jakiś ładny kościół. Imponująca wieża. Wygląda jak katedra, dosyć wielkie to jest. Tutaj mamy kolejną uliczkę, bardzo fajną, sympatyczną. Naprawdę ładne te kamieniczki, wszystkie zrobione. To jest kościół świętego Mikołaja. O, kościół świętego Mikołaja, ten różowy. A tu kolejna taka uliczka. Podobnie, słuchajcie, było w te uliczki, były dosyć podobne w Brukseli. Tam było w miarę czysto w tych uliczkach, chociaż też trzeba trafić. O, i tu mamy kolejną bardzo sympatyczną uliczkę, zobaczcie. Czekaj, wejdziemy na chwilę do niej, bo tu jest fajne, fajne są domki. O, zobaczcie. A tam też aż w dali widać jakiś kościół, nie wiem jaki, ale sympatycznie. To jest chyba najwęższa uliczka, czy nie? A tu taka wąziutka, zobaczcie jakie fajne to jest. Ale uliczka zarąbista. To jeszcze nie jest najwyższa. Tak się nazywa? Jeszcze nie jest najwyższa, podobno tu jest jeszcze węższa, zobaczymy. Tak, jest najwęższa jakby. Tutaj. Oczywiście wszechobecne pamiątki, wszystko możecie kupić co chcecie. Tu też następna taka metrowa. Bardzo fajne, sympatyczne. Jeszcze jedna. O, tu jest coś fajnego. Dobra. Pamiątki oczywiście, wszystkie. I tu pamiątki, naprawdę. Pamiątki wszelkiej maści. Co chcecie, tak. To wszystko jest do kupienia. Restauracje, kawiarenki. Typowo miejsce turystyczne. Tu można sobie magnes z własnym zdjęciem zamówić, zrobić. Kolejna, ale to już jest arteria w porównaniu do tamtych. Sztokholm o tyle jest ciekawy, że tutaj nigdy nie było żadnej jakiejś wojny, żeby mogło to się wszystko jakoś poburzyć. Nie to co u nas. No ale tym zyskali właśnie. Że tutaj nikomu nie było po drodze i nie wiadomo co miałby tu robić. Co najwyżej między sobą się tłukli Norwegowie z Finami. To Niemcy tylko przeszli przez stan. Tak, a Niemcy tylko przeszli sobie spacerkiem. Tak jakoś im się tutaj udało. Kawiarenki. Bardzo sympatyczne uliczki takie. Słuchajcie, we Wrocławiu jest takie miejsce. Napiszecie w komentarzu, to wam powiem, jakie to są uliczki takie fajne, ciekawe i też w podobnym stylu.
Tyska Brinken, tak się nazywa. Bardzo ładna uliczka. Tam w dali widać jakieś też budynki, nieco wyżej usytuowane po drugiej stronie rzeki. Restauracje, widzicie, ławeczki, cieniutko, żeby tutaj nie za bardzo miejsca nie zajmować, żeby tu był jednak przejazd ze samochodów. Mimo wszystko bardzo sympatycznie. Tutaj mamy tą uliczkę, którą cały czas idziemy od początku, z tej strony tą uliczkę, a tutaj pod górę. I zobaczcie, piękny kościół. Naprawdę imponujący. Spróbuję do niego podejść i zrobić tam bliżej ściany. Zobaczymy, jaki to będzie efekt. A tu następne jakieś małe uliczki takie, słuchajcie. No wszystko to urocze naprawdę. Bardzo fajnie. Zobaczymy, może tutaj z kimś przyjadę następnym razem. A tu zobaczcie, jak wygląda z tej perspektywy wieża. Niesamowite. Niesamowite. I w pięknym stanie, naprawdę czyściutkie, wszystko ładne. Naprawdę jestem zachwycony pod tym względem. Z czystym sumieniem mogę wam polecić wycieczkę do Sztokholmu. Tutaj na tej uliczce, słuchajcie, w rynku tej takiej, której cały czas idziemy. Widzicie? Trafiliśmy na taki bar Viking. Tam na dole się schodzi. I tam można się napić herbaty. Zobaczymy, będziemy mieli chwilę czasu. To może się tu zatrzymamy. Bardzo fajnie, sympatycznie, stylowo. A tu zobaczcie jeszcze kamieniczki w górę, bo tego nie widać z tego poziomu, z którego chodzimy. One są tutaj trzy piętrowe. Także to fajnie wygląda. Człowiek patrzy tak z daleka, to widać wszystko, ale już z tego poziomu takiego, jakim tutaj jesteśmy, to raczej ciężko. Natomiast ta jest naprawdę fajna, wyjątkowa knajpa. Chociaż tutaj naprawdę jest co krok coś. Tu widzicie, jedna jest, tu jest druga. Tu mamy akurat sklep, taki etno trochę, też fajny. Tutaj mamy też z kolei, widzicie, knajpki, knajpka na knajpce. Zaraz zobaczymy tam, co jest, jak wyjdziemy tutaj na słońce. Ale tymczasem zobaczcie sobie też ceny takie, po prostu nie wiadomo, co tu jest, jakaś szklanka, jakieś coś, 80 koron, to jakieś 40 zł, więc tak to wyglądają, jeśli chodzi o ceny. Chodź z widzami. Idziemy tam. Tu jest uliczka zaraz. Zaraz zobaczymy uliczkę właśnie. Najwęższą w Sztokholmie. Najwęższą uliczkę w Sztokholmie. Tam też jakaś knajpka fajna, tak, ciekawa. Tu zaraz minuta jest. Tu następna. Widzicie, tego jest naprawdę masa. Tutaj, to jest ta. I tu mamy uliczkę. Nazywa się, zobaczmy jak. Marten Trocik Grant. I chodź na górę. O kurczę, no jest naprawdę, naprawdę wyjątkowo. Cieniutko, nie wiem, co tu jest metr. Ja mam rozpiętości ramion ponad 1,80 m. No to, no tak, bo wyżej. Tu będzie 1,20 m, może metr. No, to tam na górę samą nie każdy wejdzie. Mhm. Nie każdy przejdzie. No, te schodki to mają, nie wiem, nie mają metra. Nie. Na pewno nie, 70-80 cm. Jest coraz wężej. Tak, te mają jeszcze mniej. A to pół metra jest. Ale tak fajnie to wygląda. Więc jesteśmy, a tu wyszliśmy sobie i zobaczmy teraz z tej strony uliczkę. No po prostu przerwa w budynkach, raczej nie uliczka. No ale jest to uliczka, najwęższa w całej Szwecji. No. Ja rewelacja. Do porównania. Dobra. No i zobaczcie, jak to wygląda. No po 20 cm z każdej strony. Idziemy w dół, z powrotem wracamy. Czekaj, żeby przeszedł. Dobrze, sobie poradzimy. Mam nadzieję, że się miniemy tutaj w tej uliczce. Daliśmy radę. Także bardzo fajnie, sympatycznie. O. I elegancko. I kolejna knajpka oczywiście, których wszędzie pełno. Wyszliśmy na ten plac, który było widać z daleka. Studnia taka sobie na środku tego ryneczku.
jest. No i bardzo ładnie stamtąd przeszliśmy. Idziemy teraz do Muzeum Nobla. Zobaczymy, co tam jest ciekawego.